Witam w kolejnym filmiku. Postanowiłam, o ile nie nagram całości tej organizacji aktualnej perfumowej na nowym miejscu, i o ile raczej nie nagram też aktualnego stanu kolekcji perfum, to jest po prostu zbyt duże przedsięwzięcie. To usiadłam sobie tutaj na podłodze przed pewnym regałem i pokażę jakby fragmenty tej organizacji, że tak powiem. Tutaj jest taka komoda. Ta, powiedzmy taka szafka z szafą, no powiedzmy nie wiem jak to nazwa jest, nie znam się na nazwie jeżeli... powiedzmy no tak zamknięty mebel ym, powiedzmy bardziej taka szafka zamknięta, komoda w której są takie dosyć głębokie dwie półki to wyglądało tak, że przychodziły ja to zabezpieczałam na transport <laughs> na tym nowym miejscu po prostu moja mama to jak wspominałam ulokowywała Oczywiście nie według jakiegoś zamysłu, typu tak jak ja mam tu kładę, typu nie wiem, świeże, nie wiem, zielono osobno, kwiatowe osobno, jakieś ciężkie osobno, drzewno osobno i tak dalej, czy też markami, czy też właśnie klimatem zapachu, czy na jaką porę roku. To nie jest tak, że zapachu lekkiego nie można użyć zimą. Niektóre lżejsze motywy wręcz zyskują w takiej aurze mroźnej, chociażby butelkowe liście poszeczki Diptik Lombre z Dolom. Jeszcze pięknie brzmiewają w taką mroźno lodową aurę, czy też Sisley, Isia, Isia, już wspominałam. <laughs> tak jak wspominałam, około 12 płek w tym momencie, nie wszystkie są rozpakowane. Pokażę fragmenty tego i powiem tak, no dla mnie tutaj jest kompletny miszmasz, ja się tutaj kompletnie nie mogę odnaleźć, zanim ja coś tutaj ponamierzam. Powiem szczerze tak, w tym czarnym woreczku wiedziałam rzeczywiście jest Extract LM Parfum, i miałam ogromną nadzieję, że to będzie jednak ten mój kochany Weleno, który chciałabym na przykład sobie dzisiaj użyć, gdy będziemy mieć gości. No akurat jest to... Hysterik, hysterik. Także będę szukać dalej czegoś innego. Ja i tak w ogóle coś testuję, także to już i tak bez znaczenia. W sensie... Ja i tak zawsze sobie znajdę coś, co będę chciała w danym momencie. Natomiast... Skoro to już jest tak ułożone, ja to raczej na 90% sobie przemybluję Na przykład w takie miejsca łatwo dostępne jak tutaj, że mogę sobie to wyjąć i na nowo poukładać Na pewno zrobię to w jakimś najbliższym czasie Jest też taka duża szafa z około pięcioma półkami, jest jeszcze inne miejsce, jeszcze inne No po prostu tych miejsc jest bardzo dużo tu jest jakoś w miarę łatwo to wszystko, że tak powiem, wyjąć na nowy poukładać, mam tu dużo miejsca Natomiast w innych miejscach to są też takie dosyć niskie półki, gdzie ciężko by to było ogarniać Ale na przykład mam taki stołek, na którym sobie można usiąść i sobie to fajnie przeglądać Ale przyjrzyjmy się może a propos organizacji tego miejsca Cóż to moja mama tak przypadkiem ulokowała na samym początku? Mamy tu safach framo, mamy limitowankę chyba, czy nie limitowankę, ale jakąś wersję Elizabeth Arden... To jest kamelia. Mamy durgę. O, i właśnie, na przykład, już tak przeglądając daną półkę, będę może osobno odkładała rzeczy, które ze mną nie zostaną, rzeczy, które będę chciała wystawić. Chociażby tę durgę. Nie dlatego, że jej nie lubię, tylko, tylko że mam po prostu dwie durgi. Te właśnie durgi. To jest akurat fajny zapach. Anne Klein. niedroga perełka zapachowa pamiętam, że śliwkowem To jest akurat VD, ale w kracie że tak powiem. Eee, że tak powiem okaz nie perfumowy to jest akurat azjatycka, koreańska m, taka baza płynna pamiętam, że kupowałam z polecenia eee, i to jest taki z taką niebieską poświatą to jest taka baza upiększająca kiedyś miałam taką fazę na koreańskie rzeczy na różne takie właśnie bazy kolorystyczne typu właśnie fiolet, niebieski różowy, te chłodne bazy które Miało jakieś określone zadania. Także zaraz ta baza stąd wyloci, bo jest tu zbędna. Mamy tutaj Ede Venus tam, Rabarbarowe, Mamy tutaj, um, jak dobrze pamiętam, Michalski Berlin. Tutaj już mówię, są te kartoniki, że ja po prostu muszę sprawdzać. Mitsuko, chyba tak to się mawe z Karolą? Jeden z zapachów Jenny Glow Blackberry By w klimatach Blackberry John Malone, ale lepsze parametry. Nie czuć żadnej płaskości, taniości. Ostatnio oglądałam filmiki z osób perfumowych na YouTubie, a propos takich niedrogich perełek. Niestety dla mnie te zapachy w większości nie są perełkowe pod tym kątem, że ja jednak wyczuwam większości z nich. Jak testowałam, yy, miałam z jednak taką płaskość taniość natomiast w Jenny Glow nie mówię, że każdy, bo też są nieporozumienia, że tak powiem w tej marce, ale można znaleźć perełki o tym zapachu Exit chyba nie opowiadamy, ale do doroż. mój najnowszy nabytek, jeżeli chodzi o tę markę, tutaj sterowe pakowanie Cartier byzefu chyba tak, z, tam tak jest malina, natomiast na mnie ten zapach jest takim bardziej akcentem czerwono pożyczkowym coś takiego też wyczuwam w karat. Wydaje mi się, że jakiś składnik używany przez kartier. Tak się na mnie układam. Tutaj niedrogą perełkę Tom's Tiffin, Nie wiem, czy ta marka odzieżowa jeszcze istnieje. To jest taki kosmetyczny. Ja go poznałam chyba w Hebe. I powiem szczerze, że na jakiejś promocji i wypadł ciekawy. tutaj mam jeden z Wypadł ciekawy i nie wypadł tanio. Tutaj polska marka niszowa Exu. z zapachów. Mam ich bardzo dużo. Jeszcze mam minutę. To jest taki zestaw zapachowy z TK Maxa z różą, z absolutem z róży. Też raczej pójdzie na część kosmetyczną. Tutaj mamy nawet w ogóle nie potestowane, nie rozpakowane niektóre zapachy, chociaż wcale nie kupione jakoś niedawno. Testerowe opakowanie Prada Candy Gloss. Muszę powiedzieć, że to jest taki zapach, który jest naprawdę perełką, jeżeli chodzi o mainstream. Mówię tu perełką w takim sensie, że to jest taki słodziakowy klimat, słodziakowo-owocowy, ale dużo szlachetniej, ciekawiej wypada niż ogrom takich zasłodzonych, podobnych do siebie mainstreamowych innych zapachów. Także tutaj takie troszeczkę też wiśniowości. Można mi myślę, że ciekawie, ciekawie. To jest zapach, który mógłby być też fajnym zapachem dla takiej osoby w wieku nastoletnim, ale Taki lekko urok. No już za dużo nie powiem, bo się kończy czas nagrywania. oni może...